Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Wiesław Jankowski. Witam. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Jak ksiądz reaguje na takie okładki brukowe w kioskach się znajdujące? Pozytywnie. Takie okładki są potrzebne po to, żeby przypadkowi ludzie, nie wiem, jeżeli można tak powiedzieć, z tak zwanej średniej statystycznej, mogli po to sięgnąć, także ci niewierzący. Jak ksiądz zareagował, kiedy dowiedział się, że są zakusy władzy i że chcą zrobić księdza egzorcystą? To zwykle tak bywa, że księża biskupi proszą kogoś z kapłanów, aby podjął taką posługę. Ja taką gotowość zgłosiłem ze względu na konkretne znaki i za przyzwoleniem swojego przełożonego, mojej wspólnoty, otrzymałem stosowne upoważnienia. Kiedy poprosiłem o to, żeby ojciec pobłogosławił olej, to ojciec odrobinę zmodyfikował rytuał, żeby wyraźnie zaznaczyć, że ta posługa jest dla kapłanów. Bo czasami zdarza się, że nie tylko egzorcyści, ale muszą zwykli kapłani modlić się nad osobą związaną duchowo. Dlaczego tak ważne jest hasło, że nie ma świeckich egzorcystów? Trudno byłoby ich wszystkich zweryfikować. W kościele autorytet pasterza danej diecezji potwierdza, że dany kapłan wybrany do tej posługi, odpowiednio upoważniony, występuje w imieniu Kościoła, w imieniu swojego biskupa. W ten sposób też jest wspierany przez Kościół. Chroniony. Chroniony także. A tego nie mają osoby świeckie? Przypuszczam, że jakoś mają, ale jeśli trafią na osobę ciężko zniewoloną, no to może być to trudne. I mogą być w niebezpieczeństwie. Przypuszczam. Kiedyś pokazał mi ojciec śrubkę czy śrubki, które wypluł jedna z osób, nad którą ojciec się modlił. Gabriel Amort w filmie Dominika Tarczyńskiego pokazał całe 2 kilo tych przedmiotów wypluwanych przez osoby egzorcyzmowane. A w internecie ponoć pojawił się taki filmik z tomografu w trakcie egzorcyzmów nagrany. Być może to jest żart, tak? Ale na którym widać, jeśli to jest prawda, to byłby dowód na to, że sfera duchowa istnieje, bo widać wyraźnie, że te przedmioty materializują się w ustach tej osoby, a nie są gdzieś z przewodu pokarmowego pobierane. Ja tę śrubkę widziałem po tym, jak ojciec nade mną się modlił i egzorcyzm odprawiał. Co to było za doświadczenie, które skłoniło ojca do szukania tej przestrzeni i w ogóle zainteresowania się tym? Bo to było doświadczenie osobiste. Zetknięcie z rodziną, która potrzebowała pomocy ze względu na to, że tam groziło rozbicie rodziny, rozbicie małżeństwa. Czyli pierwszy charyzmat, posługa rodzinie, i nagle okazało się, że są rodziny, w których dzieją się rzeczy nadzwyczajne. To nie wyglądało tak nadzwyczajnie, tylko bym powiedział uporczywie, ale nie w sposób agresywny, tylko raczej kulturalny, zrównoważony. A jednak skutki tego, czego się ta osoba domagała, byłyby, jak sądzę, dla tej rodziny bardzo niedobre, zwłaszcza dla wychowania dziecka. Chodziło o teściową, która była zaangażowana mocno w nowe formy. To chyba się mówi o nowych formach. Jeśli mamy na myśli medytację transcendentalną, dawniej się tego nie spotykało. I wydawać by się mogło, że w tym wypadku
te niepokonalne trudności, nie tylko ta, ale myślę, że ta miała duży wpływ na to, co się w tej rodzinie działo. Chcę powiedzieć, że oni sami dzielnie duchowo walczyli i dzisiaj jest to w miarę jakoś opanowane. Bardzo wiele osób pyta właśnie o to, czy członek rodziny, który jest zaangażowany w okultyzm, spirytyzm, magię, nowe ruchy religijne, neopogaństwo, czyli w całą tę paletę irracjonalnych ideologii i toksycznych duchowości, w którą dzisiaj Polacy i nie tylko Polacy mają do czynienia, czy osoba, która jest inicjowana, nie wiem, w reiki, w bioenergoterapię, ktoś, kto jest medium spirytystycznym, ktoś, kto otworzył się na zło i wiadomo, to po jego życiu to widać, że nastąpiło gwałtowne tąpnięcie, regres, tak, duchowy. Czy taka osoba może wpłynąć na obce osoby? I druga część pytania, na bliskie sobie osoby. Że na przykład ma ochotę obdarzyć ich tym błogosławieństwem zdemonizowania, bo myśli, że to, co w czym jest, jest dobre, tak? Bo uzdrowiciele myślą, że uzdrowienie jest dobre. To jest jakoś stałe niebezpieczeństwo, zwłaszcza w rodzinie, bo rodzina, wspólnota osób. Wspólnota powinna być miłości i życia. Tylko miłości opartej o Pana Boga, a nie o jakieś inne źródła. To jest niebezpieczeństwo, realne niebezpieczeństwo. Poważne niebezpieczeństwo. Czyli babcia, która wróży kartami tarota, może wpłynąć na wnuczka? Może. Powstaje problem, nawet jeżeli rodzice zorientują się, że jest takie niebezpieczeństwo, starają się niekiedy jakoś ochronić dziecko, na przykład przez jakąś izolację od babci. Jeśli ta osoba jest otwarta na świat demoniczny, tym samym otwiera dziecko na tę rzeczywistość. To się może zdarzyć, niestety. I się zdarza, niestety. Jeśli ktoś przychodzi do takiej osoby, choćby tylko sporadycznie, jednorazowo i prosi, choćby dla zabawy o taką, w cudzysłowie, przysługę. Czy uzdrawianie. To są rzeczy niebezpieczne i Kościół na ten temat wyraźnie się w katechizmie Kościoła katolickiego wypowiada, przestrzegając przed takimi grzechami, które sprzeciwiają się cnocie religijności, obrażają Pana Boga. Czy dzisiejsze czasy są jakoś wyróżnione? Bo wszyscy podlegamy pokusom, tak? I każdy z nas ma do czynienia z szatanem, chociażby przez pokusy. Tak. Ale my mówimy o sytuacji, w której człowiek przez jakieś działania bądź akty woli otwiera się na nadzwyczajne działanie złego ducha. Nie wiem, czy to są czasy porównywalne. Pani Maria Winowska, pisująca postać świętego brata Alberta, wspomina o tym, że w jego czasach w niedzielę rano chodziło się na sumę, a wieczorem odbywały się w domach seans. Eksperymenty przy okrągłych stolikach. Seanse spirytystyczne. Tak. Spirytyzm. Tak to nazywano. Alana Kardeka, 1848 tak. Rok, ta tradycja. I jest tam mowa wyraźnie o tym, że podczas czegoś takiego małżonka, sponsora, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, który pomagał Adamowi Chmielowskiemu, artyście, wtargnęła podczas tego seansu i rzuciła różaniec na obracający się stolik, no, który po prostu pękł. Pękł, tak. Chociaż tak. Był solidnie zbudowany. Tak. Natomiast czyli duchy stukające to nie są żarty, żarciki, to że dzisiaj robią to tylko dzieciaki na feriach czy na obozach jakichś takich, prawda, i to wszyscy się z tego śmieją, to nie są żarty. To nie są żarty. Po drugiej stronie jest ktoś, kto się nie zna na żartach i trzeba z tym bardzo uważać i tutaj trzeba być niesłychanie ostrożnym. Odzyskanie wolności wypowiedzi w naszym kraju przyczyniło się także do wyjścia jakby z jakiegoś podziemia albo też z importu różnych propozycji, nazwijmy je pod wspólnym tytułem, może niezbyt ostro, ale jakoś tak, New Age. To jest dostępne na rynku. Być może, że nawet w naszych różnych
radach miejskich, gminnych nie jedna wróżka się znajdzie. Może zostanie jeszcze burmistrzem. Co to będzie? W Słowenii był prezydent New Age'owiec. No właśnie. I gdyby to w krótkiej formie powiedzieć. Drodzy Państwo, mówimy tutaj o bioenergoterapii, wywoływaniu duchów, channelingu, pozytywnym myśleniu, różnych wschodnich sztukach walki, które nie są tylko sportem. Mówimy o dziesiątkach rzeczy, takich jak uzdrawianie reiki, medytacja transcendentalna, wróżenie kartami tarota. Jaka jest istota tych działań? To jest istota, którą się po rozpoznaniu duchowym, no wychodzi, że to przecież nie inspiruje Pan Bóg. Trzeba respektować rzeczywistość. Podstawowe rozeznanie duchowe, czy kierownictwo duchowe, czy w ogóle nasza wiara mówi o tym, że człowiek jest poddany, albo poddaje się Panu Bogu, Jego aniołom, albo poddaje się wpływowi siebie samego i innych osób, powiedzielibyśmy ciało i krew, mówiąc językiem świętego Pawła. Ale jest jeszcze trzeci czynnik. To są moce ciemności, które zwykle działają i osiągają wiele za pomocą pokus. Ale wiemy, że oddziałują także nie tylko w ten sposób. Także są inne formy oddziaływania. Jakie? No, klasyczny podział, no to taki, ten podstawowy sposób, mówimy o pokusie. Potem o obsesji, czy jakimś dręczeniu, aż do opętania włącznie. Czyli jeśli ktoś ma depresję, przechodzą mu ciągle myśli złe, jeśli ktoś wraca ciągle do tego samego grzechu, jeśli ktoś czuje się przyciśnięty, budzi się w nocy, nie może ruszyć się ciałem, a ma poczucie jakiejś obecności, jeśli jest dręczony jeszcze w jakiś inny sposób, może zadać sobie pytanie, czy nie powinien pójść do ojca, do egzorcysty, tak? Owszem, bo niektóre przeżycia tego typu może nadają się po prostu do porady lekarskiej. Tylko, że lekarz czy psycholog, on nie ma tych narzędzi poznania źródła, jeżeli jest takie źródło duchowe, jakim dysponuje Kościół. I tutaj jest potrzebne rozeznanie duchowe. Czy miał ojciec w trakcie modlitw nad osobami związanymi duchowo bądź opętanymi takie... Czy zły duch manifestował się w taki sposób, że ksiądz nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że gdyby ktoś zobaczył to niewierzący, musiałby uznać, że wykracza to poza sferę przyrody. To co się dzieje? Gdyby obok mnie stał lekarz psychiatra, może powiedziałby na przykład w jednym przypadku, że to jest jakaś osobowość mnoga. Tylko że człowieka, na którego mam teraz na myśli, znam kilka lat i wiem, że tak nie jest. Ale gdy przyszedł i poprosił, żeby się nad nim pomodlić, bo i on jest zagrożony, bo i on się dziwnie czuje, no to ledwo przystąpiliśmy do modlitwy egzorcyzmu. Odezwał się w nim ktoś inny. Mógłby przecież mówić, nawet odzywając się, jakiekolwiek inne rzeczy, ale on mówił, nie wyjdę. Jasne. I co w ostatnim apelu mógłby ojciec powiedzieć Polakom? I tym wierzącym, i tym niewierzącym. Podstawowa recepta jest aktualna od czasu stworzenia człowieka. Rodzina Bogiem silna. To jest... Większość osób się uśmiecha, kiedy to słyszy. Naturalnym i na mocy łaski Bożej sposobem chronienia dzieci to jest miłość małżeńska rodziców oparta i włączona w miłość Chrystusa do Kościoła. To tak trochę teologicznie brzmi, ale to jest tak.
demon, czy nawet człowiek demoniczny, przed zwykłym człowiekiem się nie cofnie. Cofnie się przed człowiekiem Bożym. Trzeba, żeby cała rodzina była Boża. To wtedy ona się ostoi. Jeżeli natomiast nie wszyscy w rodzinie, zwłaszcza małżonkowie, dbają o swoją jedność małżeńską, o swój dialog małżeński, pomimo różnych trudności, no to jeśli przeciwnik znajdzie jakąś szczelinę i głowę tam albo przeciśnie, to już potem całe cielsko przejdzie. Albo pazur, najpierw zacznę od pazuru. No drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Wiesław Jankowski, egzorcysta. Dziękuję serdecznie i zapraszam Łowcy Wolności co jakiś czas w internecie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Z Bogiem.